Co ty robisz? Zabijam potwory. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina III. Sorki, jeżeli coś tutaj nie zsynchronizowałem, ale jakoś słabo, kurde, słyszę Wiedźmina, nie wiem co się stało w ogóle. No tak średnio bym powiedział, średnio. Dźwięku. Dajmy z 65, bo tu niby na 100 jest, ja mam wszędzie na 100, w kompie mam na 100. No, zobaczymy, no. Dobra. Kim ty kurwa jesteś, co? Czekaj, płotka. Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Ty byś się mógł o własne... Chyba własne nogi. ...potknąć nie dał. Wstawaj, mówię! O tym mówię! Tam jest Ronwit z Małego Ręgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. O matko, to chyba pierwszy i ostatni. Ale czemu chcesz walczyć właśnie? Właśnie. Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię. Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha, więc to tak. Ten despekt tylko krew zmazać może. Wstawaj do walki. Co za koleś, matko kochana. Dość litości. No i na co ci to było? Wystarczy ci już? Tym razem miałeś szczęście, ale kiedy się znowu zmierzymy... Następny raz cię zabiję, zejdź mi z oczu. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, sio. Jeszcze się spotkamy. Sio, gówniarzu, sio. On na 3 strzały zszedł. Masakra. Liść, weź wszystko. Dobra, teraz tak, nie to M mapa. Co mamy tu w ogóle zrobić, bo czekajcie, zadania. Ja się troszkę pogubiłem. Śladami Ciri, dowiedz się czy Ciri przebywała z Wyszar coś tam. Tutaj Velen, Nowigardzie, tak? Kabliczkę na początku. Dobra, weźmy to może. Co my tu mamy ciekawego? Bo ja kurczę tak się troszkę pogubiłem, jeżeli chodzi o te misje i w ogóle. Tak szczerze wam powiem. Bo dawno kurczę nie nagrywałem coś. Aż tak daleko? Łomatko. No, dawno nie nagrywałem, wiecie, i to przez to wszystko ja taki nieogar jestem straszny. Kiedy ja nagrywałem Wiedźmina, z dobre 3 tygodnie temu, nie? No, bez kitu. Strasznie dawno temu. Nagrywałem z czego? Z konsoli, bo coś tam wam kiedyś opowiadałem chyba. Aha, na Forzie wam opowiadałem, że nagrywanie z konsoli to jest coś wspaniałego, bo tam podłączę tylko 2 kabelki i to jest wsio, a tutaj muszę kable, coś tam i to po prostu aż normalnie odrzuca człowieka, wiecie? A nie mam 2 nagrywarek Avermedii, żeby jedną mieć cały czas podpiętą tu, drugą tu, dlatego zastanawiam się na razie nad kupnem Averki, ale takiej do kompa, tej HD, coś tam. Nie zamierzam nic od was kupować. Tak ci się tylko zdaje. Jeśli chcesz, żebyśmy cię przepuścili, musisz zapłacić. A jeśli chyba wpierdol, nie? To zginiesz. Przecież widać, że to są złodzieje. Widzicie ten medalion? O, szefie, szefie! Cicho, Sobek. Ja widzę, panie. Teraz widzę mnie. Poznajecie, jaki to cech? Tak, panie.
Proszę, nie miejcie nam za złe, żeśmy w pierwszej chwili nie zmiarkowali. Szefie! Zmiękli. Może się zdarzyć, że niedługo będę tędy znów przejeżdżał, kto wie. A wtedy nie chcę was tu widzieć. Czy to jasne? Tak, jaśniutkie jak słońce, panie. Szczęśliwej drogi! Szefie, szefie! No, skubańca. Szefie, to wiedźmi! Co, Bek? Co? Zamknij się. Co ty nie powiesz, frajerze pieprzone? Kurwa! Trochę może źle zrobiłem, że ich nie zabiłem. Tak teraz sobie w sumie myślę. No są złodzieje, kurde, rabusie, no. No niby agresywni nie byli, tak? No to z jednej strony w sumie dobrze. O, tu coś mamy, zobaczcie. Dawaj. Szybka akcja. Pyk. O kurde. Jak to się robiło, te uniki? Aha, tym. Kurwa! Spacją się robiło uniki. By było na tyle. Dobra. Co my tu za osadę jakoś ratowaliśmy, czy co? Chyba nie. Trochę lipa. No i cóż. Ale wiecie co? Zauważyłem, że po ostatnim update'cie troszkę lipnie chodzi ten. Chodzi wiedźmin. Serio. Tak jakoś. Jakby to powiedzieć. No tak. No nie tak jak zawsze. O. No to na pewno. Co to kurde jest? Nie mam przy sobie złota ani nic, ale odwiedź mnie w Glińsku, to dostaniesz taką nagrodę, że ho ho! Aha, buguje się. Widzicie, są jednak bugi. Kupiec. No, nie mam przy sobie złota ani nic, ale odwiedź mnie w Glińsku, to dostaniesz taką nagrodę, że ho ho! Aha, no dobra. Może się zgłosimy, nie? Dobra, gdzie jest płotka? Chodź, kici, teś. Chodź, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, zobaczmy w ogóle, czy to na mapie było zaznaczone na początku. Obozowisko bandytów, Szczerze nie wiem, czy to było Jak my mamy tu dotrzeć niby? O, motherfuck, a ja kurwa nie tą stroną pojechałem. Kurwa. Przy mnie tu nie przejedziemy. O ja pierdzielę. Chociaż jakieś bagna, coś. Czekajcie, może się udać. No nie, w sumie nie. Ej, kurwa. Gnojki. Skurwole. Dobra, R. Butelka wody. Wiecie co, w sumie może się udać. Ups. Jedź, płotka. W sumie tak na skróty troszkę. Czekajcie, zobaczymy zaraz, po której stronie jesteśmy, chwila. Jest, dobra, udało się. Damy radę. Tutaj to już easy. Nie, bo myślałem, wiecie, że... Jest naprawdę może, że chuj wie, gdzie my jesteśmy w ogóle. O kurde, tam jest jakaś elitka, bo była ta czaszka taka. Więc lepiej z tamtym nie zadzierać, dopóki nie mam jakiegoś porządnego levela, naprawdę. Ej, ten koń nie chce jechać. O Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Co za frajerzy. Bo oni wyskakują, masakra. Dobrze. Muzyka jest tu zajebista. Naprawdę, kurde no. O, jest nasza misja.
Stój. Prrr. Się rozpędził. Zbadajmy. Robale? Używając wędzimińskich zmysłów, czekajcie, którym to się robiło? O tak. Tutaj są te. Tutaj. O, tu coś jest, patrzcie. Nie wiem, czy to można podnieść? Nie, raczej nie. Nie no, chyba dobrze idziemy, nie? Tą ścieżką mamy podążać cały czas. Tak, przesuwa się to kółeczko. Dobrze. Idziemy cały czas ścieżką. Co tu jest? O, widzicie? Jakieś ciekawe jeszcze rzeczy. Tam jakaś chatka jest. Chyba do niej zmierzamy, zobaczcie. Aha. Tak. To są jakieś chatki, jakieś... inne cudactwo, zobaczcie. Krzywuchowe moczary. Nie. Ups. Nie, no dobrze, tym mamy to rozwalić. O! Coś się wczytuje. Czyli jednak coś tu jest. Wlazł pies do kuchni i porwał mię za ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie ubaska. Kucharz to matko i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. No, bardzo. Ktoś ty, idź stąd. Kanibale czy kichuj? Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. I wyszczekany. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Coś tu jest nie tak. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! Nie pójdziemy, nie? Coś tu jest nie halo. Coś
Coś tu kurde mać mi nie gra. Tam jest znak akcji jakiś kurczę chyba czy czegoś. Zastanawiam jak tam wejść, czekajcie. No na pewno nie przez te krzaki. Tu są chyba drzwi. Co tak po prostu? Aha, no spoko. Okej. Gdzie ten znak mieliśmy użyć niby? A tutaj. Aha, Boże, światło, o matko. No świetnie. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać. Powinienem zaczarować. Nie wolno. Nie wolno. Nie będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Zadam ci tylko jedno pytanie. Nie zadasz mu żadnego pytania. Ty jesteś obcy. Nie wolno rozmawiać z obcymi. Możemy już jeść. Będzie zupa ze skwarkami. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. Wow! Cholera jasna. Sposób na babcie, tak? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. No może coś innego właśnie? Trzeba czegoś innego. Ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Macie tu łakocie. Mamy coś? Ma. Całe szczęście. W życiu żem czegoś takiego nie jadła. Dobry wiedźminek, dobry. Babciu, babciu, jedny trzmiel w życiu użarł. Chodź, babciu. Dobra, idź stara Flondro, kurde. Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. No, coś tu jest nie tak, już mówiłem w początku. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Zapytajmy o niego. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Okej, czyli już coś wiemy.
Odszukaj na moczarach Janka, używając wiedźmińskich zmysłów. Okej. Okay. Dobra. Gdzie ta płotka? Raz tu, raz tu. W sumie ona nam nie jest potrzebna, bo widzicie, co się dzieje. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Zmyślony, na pewno zostawię za sobą ślady. Ślady mówisz, tak? Tu coś jest. Ślady małych stóp. No ślady. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. I one prowadzą tędy. O kurwa. Coś czuję, że tu będzie grubo z tymi o kurwa! Utopcami. Coś czuję, że ich tu będzie naprawdę dużo. Dobra, mamy ślady. Kim w ogóle on jest? Co to jest? Czym on jest? Czym ona jest? Cholera wie. Cholera wie, co to może być. Słuchajcie, na bagnach rosną różne zielska. A na bagna nie zawsze się zagląda, więc... Jama, patrzcie. Ciekawe, czy jest w środku. Jak go możemy wywabić? Smigul zaraz wie... O kurwa, co to jest? Nie bój się. Co to jest? Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? O co chodzi? Nie możesz mówić? Czemu nie może mówić? Dlaczego? Ząb go może boli. Straciłeś głos? O. Mogę ci jakoś pomóc? Chyba chcę, żebyśmy za nim poszli. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Nie, nie masz. Jak pokiwał fajnie. Okej. Okay. O, poziom 7. Czekajcie, zdążymy jeszcze sobie rozdać punkty. Co my tu mamy? Poziom 7. Poziom 7. Obrażenia do ataków mieczem, pancerz, moc znaków, żywotność. Dobra. Co byśmy tu mogli sobie zwiększyć? Tutaj mamy atak, szermierkę. Tutaj znaki, alchemia, zdolności, mutageny. Mutageny. Czy możemy mutagen wpieprzyć? Możemy. Co on tu nam daje? 50 żywotności, 5% znaków, żywotność, moc znaków, żywotność. I dobra. I on tylko działa z tym. Musimy mieć takie same kolorki. Dobra, na razie wrzućmy sobie ten unikat, bo on nam daje żywotności przynajmniej więcej. Teraz tak, co my tu mamy? Tu są jakieś... maksymalną żywotność o 500, to jest spoko. Tak. O 500 mamy zwiększone. Dobrze mówię? Dobrze mówię. To daje 5% mocy znaków. Co? Każdy element ciężkiego rysunku daje 5% żywotności.
Żywotność by mi się zwiększyła, ale... Kurczę, tak też. Tolerancji na eliksiry. Tutaj mamy alchemię, tu znaki. Znaki, tu mamy... Różne te znaki, tak? Co to jest? Znak Igni zmniejsza również premię pancerza przeciwników. Weźmy sobie to jedno w takim razie i mamy już na fulla rozwinięte. Teraz tak. Weźmy jedno to. Wrzućmy tutaj. Więcej nie wrzucimy, więc sobie... Nie, brak punktów. Aha, dobra, dobra, dobra. Jeżeli nam punktów brakuje, no to zostawimy tak jak jest. Tu już mamy na full. Tu mamy na full. Tutaj coś mamy. Dobra. Okej, mi to pasuje. I tam to pasuje. A w ogóle to było Axie czy Igni? Igni, tak? No to weźmiemy Igni, jeżeli mamy na full. Dobra. Mózgu topca, najpierdoły. Zbieramy wszystko, wszystko, wszystko. Może się przydać do jakiejś tam alchemii lub czegoś. Wiecie jak to jest. Gdzie on mnie ciągnie, kurczę? 25-6 minut w sumie nagrywania i on mnie gdzieś ciągnie w las. No ale cóż, no. Takich rzeczy od nas Wiedźmin wymaga. Żebyśmy nie robili tak krótkich filmów jak zawsze. O! To co? Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. O, ma straszne oczy. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Mam nadzieję, że on nie kłamie, bo... Nie wygląda on tak zbyt przyjaźnie, kurczę, niby, nie? Jak średnio wygląda. Prawie jak ten Smigul, kurde, z tego. O, fuck, co to jest? Nie podoba mi się to, oj, nie podoba mi się to. Hydra, kurwa mać. To znaczy hydra, mój Boże. Harpia. Palcie się, szmaty. To jest coś dużego. Ale mi zajebał. O, jasna cholera. No, weźesz wyląduj w końcu. Dobrze. Pięknie, 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 pięknie. Nie jest tak strasznie ciężko tutaj, jeżeli chodzi o tą walkę. Nie walczy się tam jakoś zajebiście ciężko i tak dalej, ale czasami... Na przykład z dzikim gonem zajebiście mi się ciężko walczyło, serio. To było masakryczne. Z tym... jakimś tam wojakiem z dzikiego gonu, to było... Wow. W ogóle, co my mamy w inwentorze? W chuj rzeczy. Ale sam złom, patrzcie. Plus 2 w sumie, ale to takie... Plus 13 toporek, plus 5. No ale Wiedźminowi... Czy Wiedźminowi wypada używać jakichś toporków? No nie! No autentycznie nie. Tu możemy jakieś rzeczy powkładać. Co my tu mamy? Szansa na podpalenie. Znaku Quen. Siła ataku. Przebicie pancerza. Oszołomienie. Moc znaków Igni. Szansa na zamrożenie. To jest do tego. O.
I już mamy ile? 3%. 2% szansa. Kamień, dobra. Ciekawe, jak kamienie można kuć lepszej, czy można. Co my tutaj mamy? Szansa na zatrucie, moc znaku Ard. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący. Moc znaków. Szansa na zatrucie. Punktów adrenaliny. Moc znaku Ard. Damy szansę na zatrucie, może co? Co by tu jeszcze? Szansa na wytrącenie z równowagi. Na buty nie mogę tego dać. Mamy puste gniazdo, ale nie mogę dać. No dobra. Trudno się mówi. To jakaś buteleczka. Pierdoły. Co to jest? Nowy wpis. Czyli mamy jakąś misję kolejną. Świetnie. Alchemia to mnie nie interesuje. Czekajcie. Jeszcze raz ekwipunek. Jak wyciągnąć drugi miecz? Bo ja nie pamiętam. Czekajcie. Regeneracja. Miecz srebrny wyciągłem. Aha, jest. Broń stalowa i miecz srebrny. Ciekawe, czy ja mogę się posługiwać dwoma mieczami. O! Broń stalowa. Miecz srebrny. Jeden igni akcji i tak dalej. Oczywiście igni sobie weźmiemy. Dobra, koń, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał mniej więcej. Taki znowuż instruktażowy jak dla mnie. Znowu musiałem się nauczyć pewnych tutaj czynności. Ale jakoś tam mniej więcej poszło. Dobra, tak jak mówię, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze ja sobie tutaj spróbuję z tymi francowatymi utopcami poradzić. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i do zobaczyska, kochani, w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Trzymajcie się, hej!